Miejsce urodzenia to film, który zrobiłem jeszcze na studiach w Łódzkiej Szkole Filmowej w 1992 roku, więc 25 lat temu już. To jest opowieść o powrocie do swojego tytułowego miejsca Henryka Grünberga, polskiego Żyda, który przyjeżdża po latach po to, żeby rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca i brata oraz dowiedzieć się o tym, co się stało z pozostałą częścią jego rodziny. To jest taki rodzaj jego prywatnego śledztwa. To jest film o tym, jak skomplikowane były relacje między Polakami a Żydami w czasie niemieckiej okupacji. Takich filmów przedtem o tym, jak dobrzy i bohaterscy Polacy pomagali Żydom, było dużo. No i to oczywiście to były historie prawdziwe i warto o nich było zrobić filmy, bo to była też prawda. Ale mnie interesował drugi kawałek tej prawdy, pomijany przez propagandę za czasów komunistycznych, mianowicie no, tak zwana czarna karta, no, czyli historia o tym, jak Polacy, zwani często szmalcownikami, ale nie tylko, czasem zwykli sąsiedzi, potrafili donieść na swoich żydowskich sąsiadów właśnie, po to, żeby zabrać im dom albo ziemię, albo dla 2 kg cukru. Takich historii też było niestety bardzo, bardzo dużo. Zacząłem jeździć z Warszawy codziennie, bo to niedaleko, w okolicach miejscowości Dobre, to jest jakieś w promieniu 50 km. Jeździć i rozmawiać z ludźmi. I właściwie po trzech takich wyjazdach, no jeden świadek, drugi, trzeci, parę rozmów, już miałem takie informacje, które Grünberg nie miał. Wiedziałem, bo miałem jego informacje w książce. I pomyślałem sobie, kurczę, warto ten film zrobić. Rzeczywiście, on nie będzie musiał udawać, że się czegoś nowego dowiaduje, bo naprawdę już mam dla niego takie informacje, których on nie ma. Ale oczywiście mu tego nie mówiłem. Umówiliśmy się, że przyjedzie, jak skończy dokumentację, a ja ją ciągnąłem dalej. No i rzeczywiście napotkałem tam różnych fantastycznych świadków, którzy właściwie zacząłem się, jakbym sam w jakimś filmie grał, bo ja odnajdywałem jakąś chałupę gdzieś w lesie. Zimą to było. Zmarznięty pukałem do drzwi, przedstawiałem się, mówiłem, że chcę ewentualnie zrobić film o Żydach, którzy tu mieszkali. Wymieniałem nazwisko Grünberg i oni po prostu jak fabularny film. Mówię, Grünberg, to pamiętam oczywiście. Chce pan wejść? Proszę. I zaczynaliśmy rozmawiać. Ja miałem ukryty taki mały mikrofonik, tej wielkości, może mniejszy, ale nie po to, żeby ich potajemnie nagrywać i potem wykorzystać do filmu te rozmowy, tylko po to, żeby nie notować w trakcie, bo wiem, że ludzi to strasznie peszy. Że oni chętnie mówią, jeśli człowiek słucha, ale jak człowiek zaczyna coś zapisywać, a to się zaczyna robić dziennikarz, a to będzie publikowane, to ludzi by bardzo, bardzo hamowało. Więc miałem swobodne ręce do rozmowy, a potem jak wracałem do domu, to sobie spisywałem te taśmy. I miałem bardzo precyzyjnie zrobiony scenopis z podziałem na miejscowości, na ludzi, którzy wiedzą, tutaj wiedzą coś o mamie, tu wiedzą coś o tacie Grünberga, tutaj o dziadku. I z tak precyzyjnym scenariuszem przystąpiliśmy do jeżdżenia już z bohaterem, który w międzyczasie przyleciał z Ameryki. I jeździliśmy do kolejnych świadków, których ja już miałem odnalezionych wcześniej. Oczywiście przed rozmowami nie mówiłem mu, co oni mają do powiedzenia, tylko dawałem mu takie maleńkie wskazówki, że na przykład z tym panem może pan porozmawiać o ojcu, bo on sporo wie, albo o mamie. No i była pełna swoboda potem tych rozmów, które się toczyły między nim a świadkami. Nie bałem się, bo uznałem, że warto, a nawet, że trzeba. A poza tym te spotkania z chłopami, ze świadkami tych wydarzeń i właściwie ze współbohaterami filmu były bardzo ciepłe. Oni naprawdę chcieli to powiedzieć. Oni mieli świadomość tak, że jest jakiś rodzaj takiego poczucia winy tej wspólnoty, no bo tam został zamordowany człowiek, ale nikt tego nie zgłosił po wojnie. Że wszyscy o tym wiedzieli i czuli się współsprawcami, na pewno współwinni przez zaniechanie. I dla nich to, że przyjechał, zrobił te tysiące kilometrów z Ameryki, Henryk Grünberg, że osobiście przyjechał, to była dla nich szansa na rozmowę, która wydaje mi się, że była oczyszczająca. Że oni wreszcie mogli to z siebie wyrzucić. Ja czułem, że to jest dla nich cenne. Że mogą się w jakiś sposób wyspowiadać z tego, co się wtedy wydarzyło. I to było dla nich ulgą.
To były jeszcze czasy, kiedy kręciliśmy na taśmie filmowej, na 16. Zdjęcia robił świetny operator, wspaniały Artur Reinhardt. I no, wymagało to pewnych przygotowań. No bo jeśli mieliśmy, ja zawsze starałem się kręcić scenę takiego spotkania gdzieś na zewnątrz, na ganku, przywitania takiego Grünberga z kolejnym bohaterem, ale potem ekipa potrzebowała czasu, żeby się przenieść do wnętrza, więc prosiliśmy pana Henryka, żeby się chował z powrotem do naszego busika, żeby sobie nie powiedzieli w przedpokoju, jak my jeszcze nie będziemy gotowi ze światłami, z kamerą i z mikrofonem wszystkiego. I on się tam dekował na pół godzinki, operator stawiał światła, często we wnętrzu, czasem również za oknem, no i mieliśmy całą pięknie oświetloną scenę, całe wnętrze kuchni na przykład, i dopiero wtedy siadał Henryk i rozpoczynał się ciąg dalszy tej rozmowy. Taśmy mieliśmy mało, więc trzeba było je oszczędzać. Kamera była na guziczek, ja go miałem w ręku, a Artur Reinhardt był wściekły, że ja mu włączam i włączam kamerę i to ja decyduję. Ale nie mieliśmy wyboru, mieliśmy 6 razy tyle taśmy, co gotowy film, to jest naprawdę bardzo niewiele. I mało też czasu, mieliśmy 10 dni na nakręcenie całego filmu. Prawie z większością ludzi, którzy wystąpili w filmie, rozmawiałem wcześniej, ale nie chciałem odwiedzać tego brata domniemanego mordercy, tego, który jeszcze tam gdzieś sobie żył, bo wiedziałem, że jak go na dokumentacji z nim zagadam, to go spłoszę i już nas więcej nie wpuści. Więc do niego w jednej z końcowych, finałowych scen poszliśmy tak po prostu z bomby i zdarzyło się to, co Państwo zobaczą.